Aua! Kolczak zbrojny to pająk, którego nazwa naukowa jest długa, trudna i można sobie połamać język, próbując ją wymówić. Nazwa ta brzmi Heirakantium punctorium, tu macie ją zapisaną. I jest to pająk, który zasiał strach w sercach, uszach, oczach, odbytach i innych częściach ciała ludzi po tym, jak było kilka afer z nim związanym. Szczególnie w zeszłym roku, ale pewnie wcześniej i później też. Między innymi była afera, gdzie jakaś radna wszczęła alarm po tym, jak ten prawdopodobnie pająk pokąsał jej córkę. No i tam, wiecie, straszne cyrki się działy. Ten pająk jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka i zaraz jedziemy go szukać. Tutaj, w tej gablocie za mną i dokładnie w tym miejscu, co widzicie, zresztą ja wam pokażę. O, widzicie? Mamy dwa pająki. Jeden pająk z etykietką i w sumie zastanawia mnie trochę, czemu ten pająk nie ma etykietki. Ale mogę mu dorobić etykietkę, bo znam dane. Słuchajcie, etykietki to jest w ogóle ważna część tworzenia takiego zbioru. Powinien mieć ten pająk etykietkę tak samo jak ten ma. To jest samiec i samica właśnie kolczaka zbrojnego, czyli Heirakantium punctorium. I są to spreparowane okazy pochodzące z Polski, dość duże. Szczególnie ten samiec, którego helicery są potężne i który cały jest dość spory. No właśnie, mam dwie sztuki spreparowane, a jako, że mamy połowę lipca, dzień jest w miarę ciepły, jestem po pracy, więc jest to idealna okazja, żeby po prostu poszukać tego oto pająka żywego w terenie i to trzeba właśnie zrobić. Także lecimy. Swoją drogą, tu jest paczka, która przyszła do mnie dzisiaj z Niemiec. Słuchajcie, tutaj są motyle za około 1500 zł. Ile? Dajcie znać, czy chcecie zrobić unboxing tego na filmie. Nie wiem, czy takie coś w ogóle będzie was interesowało. A tymczasem ja zbieram swoje graty, no i właśnie lecimy szukać tego potwora. Kiedyś ktoś się mnie spytał, co ja zabieram tak naprawdę na takie wyprawy. No to zabieram po pierwsze obiektyw makro. Ważną częścią mojego plecaka jest adrenalinka, która zawsze mi się przydaje i zawsze ją mam. Drugą mam w lodówce. No i ta adrenalina ma jakąś tam datę ważności bez lodówki, nie? Więc to też trzeba tego pilnować. Dodatkowo jakieś ewentualnie małe pojemniczki typu takie, gdybym schwytał i chciał pokazać wam pająka z bliska bez możliwości, że on nie ugryzie i bez brania go na ręce. No i tam jakieś tam inne pierdoły. Nic szczególnego się tu nie znajduje. Może jeszcze wezmę pensetę i w sumie tyle. Obiektyw makro też pakujemy, tylko teraz delikatnie. Tu w ogóle była powódź ze dwa dni temu. Jest i czarna strzała. Nice. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy może w tym roku, czy w latach ubiegłych mieliście nieprzyjemne, albo może i przyjemne doświadczenia z tym właśnie pająkiem, którego jedziemy oglądać. W sumie chętnie poczytam, jakie tam mieliście doświadczenia z nim. O, zielone. Policja kogoś spisuje. Przypał. Dojechaliśmy na miejsce i dymy. To gwoli takiego wstępu, jesteśmy w miejscu, które na moim kanale gościłem już dwukrotnie, o ile pamiętam. I z obu wypadów... Ej, czekajcie, coś tu jest. I z obu wypadów są... Coś tu się działo. O, tu siedzi pluskwiaka, w zasadzie jego larwa. Dobra, nieważne. W każdym razie już chyba widzę dwa gniazda kolczaka. Tu jest jedno. I tu jest drugie, więc za bardzo się nie musiałem wysilać, no ale dobra, chodźmy dalej. To jest, słuchajcie, miejsce na obrzeżach Wrocławia, tu gdzie kiedyś spotkałem widza, by the way, który jechał rowerem. Co chciałem wam przekazać, to to, jak takiego kolczaka znaleźć i jak sami widzieliście, to jest mega proste, bo już dwa gniazda zaraz były przy parkingu. No i celem tego filmu jest po pierwsze zapoznanie was z samym gatunkiem, po drugie pokazanie wam, jak go znaleźć albo czego unikać, żeby go nie znaleźć, no bo niektórzy chcą też w tę stronę. Po trzecie, no jakaś, nie wiem, pogawędka na temat tego, czy faktycznie jest się czego bać i tak dalej, nie? Czyli klasyka to, co było w zeszłym roku. Czmiel lata. Znalazłem dość ciekawy oprzęt, ale jak się okazuje, to nie jest oprzęt kolczaka, zresztą nie wygląda dokładnie tak jak oprzęt kolczaka, tylko jest to oprzęt jakiegoś pająka z rodziny ukośnikowatych. On jest tutaj, w sensie rusza się. No fajnie, może uda się go pokazać. O, widzicie go? On jest mniej więcej teraz w środku kadru. No zdecydowanie jakiś pajączek z rodziny ukośnikowatych, może uda się znaleźć, co to jest za gatunek. Ała! O, słuchajcie, ale mnie mrówa ucięła. Au, to było serio nieprzyjemne, nie polecam. Skubane mocno mają te żuwaczki. Wejdziemy sobie chwilę w krzaki, może nie ucieknie. Słuchajcie, zauważyłem, że siedzi tutaj bardzo ładny motylek, który, nie wiem, czy to się teraz wyostrzy na niego. O, widzicie? To jest samica, no i poleciała. Teraz tam latają. To jest samica motyla, który nazywa się polowiec szachownica po polsku. I tak jak nazwa polska wskazuje, o, tutaj usiadł, na skrzydłach ma wzór takiej czarno-białej szachownicy. Bardzo ładny motylek. Czajcie to. Siada ode mnie. O, tam też usiadł.
A tutaj to jakieś makabryczne sceny, bo jest dogorywający ptaszek. Nie wiem, co mu się stało, ale może jakiś rowerzysta go potrącił czy coś. Smutno. O, a to jest fajne. Widzieliście kiedyś całkowicie żółtego chrząszcza? Jeśli nie, to wam go właśnie pokażę. Wow, 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 słuchajcie, co tutaj się dzieje? Trafiłem na wylot mrówek, ale ich tu jest, no masakrycznie dużo. Obczajcie, co się tutaj dzieje w ogóle. Ogromna ilość. A tam ile ich jest, matko kochana, i naprawdę te wyloty są tutaj, no widzę przynajmniej dwa. No powiem wam, że jest lekka kaszana, bo przeszedłem już całkiem spory kawałek, a oprzędów nie ma, takich charakterystycznych dla kolczaka, tylko były właśnie tamte dwa przy parkingu. No jeżeli nie znajdę, to będziemy się musieli tamtymi zadowolić, a szkoda. Myślałem, że będzie ich tu więcej, jeśli mam być szczery. No nic. O, ale tu siedzi kolejny polowiec szachownica. Widzicie? O, przygotowuję się do snu. Okej, moi drodzy, coś znalazłem. To wygląda jak właśnie taki obszar, który mógłby zamieszkiwać kolczak. Tylko że pytanie, czy ten kolczak tam w środku siedzi. Sprawdzimy. No oczywiście, że tak. Miałem rację. Piękna, ogromna samica prawdopodobnie. Heiracanthium punctorium, czyli właśnie kolczaka zbrojnego o jak rusza helicerami. No pokaż nam się. Ale ona jest ładna. Mam w ogóle wrażenie, że ona jest taka bardzo świeżo powylinkowa, bo jest, no serio, nie wiem, no wygląda jak żelek trochę. I jest też taka bardzo spokojna. To znaczy nie atakuje mnie, ani nie atakuje źdźbła trawy, jak ją wyganiałem. Super, fantastycznie. Udało się znaleźć ogromną samicę. Samicę zgarnąłem do fiolki i w domu zrobię jej makro. Potem oczywiście wypuszczę ją tutaj, gdzie ją znalazłem. Natomiast jeszcze bardzo chciałbym znaleźć, słuchajcie, samca. Bo samica samicą, samice są fajne, bo no, też mają spore helicery. Natomiast w porównaniu do samców, no to to jest nic, nie? Samce kolczaków zbrojnych wyglądają przerażająco. Te helicery mają bardzo długie, bardzo masywne i bardzo ostre. Także zabieramy się za szukanie po prostu jeszcze samca. I wtedy będziemy mogli stąd zwijać. Wiecie co? Znalazłem tutaj taki obszar, ale czy on jest zamieszkały? No niestety nie. Tu już widzę, że prześwituje i jest pusty. No trudno. To szukamy dalej. Wow, a tu jakie zatrzęsienie. Patrzcie, jeden, tam jest drugi duży i tutaj jest jeszcze trzeci obszar. I mam nadzieję, że któryś z nich jest zamieszkiwany przez dorodnego samca, bo to by było to, czego oczekuję od tej wyprawy. Tu już widzę, że mamy osobnika. Samiec jest, jest, o kurwa, ale wielki, ale przepotężny samiec tutaj mieszka. No dobra, a w tym, tutaj nie wiem, czy wy widzicie, w tym z tego co widzę jest samica albo, a nie, też, jest samiec, o, ten też jest potężny. Uuu, ale tamten jest większy. To zdecydowanie wolałbym wam pokazać tego. No, ten samiec to jest petarda. Jakby jeszcze się dało go troszkę pokazać nam, żeby on wyszedł. No jest. Uuuu. Ale potwór. No słuchajcie, jak taki ugryzie, to jest niefajnie. No spójrzcie tylko na to. Nie no, słuchajcie, genialnie. Tego osobnika też zgarniemy. No i mamy już parę do filmu. Także fiolka i jedziemy. No i super, mamy wszystko, czyli samca i samice do pary. Idziemy nagrywać o nich film i zbliżenia. A ja właśnie natknąłem się jeszcze na tygrzyka. I w ogóle dla osób oburzonych, że zabrałem te pająki z naturalnego środowiska, to chillera, serio, pająkom nic się nie stanie. Wrócą tutaj, skąd przybyły. A ja wam pokażę jeszcze tygrzyka paskowanego, bo właśnie patrzę na dość sporą sztukę. Może uda się go nakarmić. Zobaczcie, wyczaiłem go dosłownie przed chwilą. Nie wiem, czy wy go jeszcze widzicie, czy wy go już widzicie bardziej, ale o, no nie, zaskoczył z sieci. Co za gość. Zwariowałeś? I poszedł. Poszła w sumie, bo to samica była. Ech, to ponagrywaliśmy, a w dodatku nie wiem, czy udałoby się ją nakarmić, bo już tutaj widzę, że ofiara zwisa, tak czy siak. Cholerka, no. O, ale jest druga sztuka. Tylko, że mniejsza. Ale jest. Widzicie ją? No jest, jak byk, ładna samiczka. I właśnie fajnie by było, ona jest strasznie chuda. Dobra, mam konika polnego, teraz trzeba mu to wrzucić w sieć jakoś tak. O, 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 o.
No dawaj, ziomek. Taką ofiarę masz i co, nic z tym nie zrobisz? Gościu. No nic, chciał człowiek dobrze. Ale wróćmy na chwilę do samych kolczaków. Tutaj, jak widzicie, mam samca w fiolce, który będzie bronił tej fiolki. I są to pająki należące do rodziny Eutychuridae, która ma polską dość ciekawą nazwę, bo jest to rodzina zbrojnikowatych. I sama nazwa wskazuje, że coś z tymi pająkami jest nie tak, że one są charakterne i faktycznie takie są. To nie to, że ja tu nie chcę jakoś oczerniać kolczaka zbrojnego, że on jest jakiś agresywny i tylko czyha na ludzkie życie. No ale po jego zachowaniu po prostu da się poznać, że ten pająk będzie bronił swego i nie ma co zadzierać tym oto gatunkiem i z innymi gatunkami kolczaków. Po prostu te pająki no takie już są i nic się z tym nie zrobi. Szczególnie taką, można powiedzieć, agresję można zauważyć przy samicach, przy samcach też, bo samce to w ogóle są obrońcy. Samce bronią niedorosłych samic, a samice bronią kokonów, więc każda płeć u tych pająków ma swoje zadania obronne. Sam pająk należy do jednych z większych gatunków w Polsce i w ogóle to jest chyba największy kolczak, o ile pamiętam. Tu widzicie, jak czyści sobie helicery, bardzo ładnie. No i jest, co muszę przyznać, całkiem ładny, bo odwłok ma żółciutki. Nogi plus głowotów mają barwę bordową. Myślę, że tak to można nazwać, ten kolor, że jest to kolor bordowy. Samice są trochę bardziej zielonkawe, więc naprawdę pająk jest całkiem ładny. W rozstawie od nóży, no to jest, myślę, dobre 5 cm. Natomiast co do jadu, no jad tych pająków jest oczywiście śmiertelny, ale nie dla człowieka. Żeby tutaj nie było żadnych niedomówień, pająki te polują na owady, co jest dosyć oczywiste. Ich dieta składa się głównie z małych bezkręgów. Co więcej, one aktywnie polują, głównie nocą. W dzień siedzą schowane w takich sprytnych norkach, o których powiem wam za chwilę. Natomiast to, co chciałbym, żebyście głównie wynieśli z tego filmu, to jest fakt, że te pająki absolutnie nie są naszymi wrogami i to nie jest to, że one, wiecie, polują na ludzi. Faktycznie potrafią ugryźć, no taka jest ich cecha i tyle. Natomiast one nie polują na ludzi, one nie chcą nas zadźgać, zaciukać, to nie jest ich jedyny cel w życiu. O, tu widzicie, że ten samiec jest naprawdę spory i on sobie tupta. Gdzie ty tu lecisz? Ale no jak sami widzicie, to nie jest tak, że ten pająk będzie od razu gryzł, atakował i tutaj, że to jest jakiś furiat. To jest no po prostu pająk, który uważa teraz mnie za podłoże. I oczywiście, jeżeli stworzy swoją norkę, no to będzie tej norki bronił, co jest sprawą dość prostą i dość oczywistą i dość logiczną. Nie no, jest naprawdę ładny. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Z takich ciekawostek, które mogę wam zdradzić, bo zaobserwowałem to i po prostu nie spodziewałem się, że taka rzecz ma miejsce. Te pająki potrafią skakać, naprawdę. One potrafią skakać i fajnie by było to zaprezentować, ale chyba się nie uda. Generalnie jak poczują, że grunt im się kończy pod nogami, to one po prostu skaczą, żeby się ratować. Przepiękny zwierz. Trzeba będzie go niedługo odwieźć na łąkę. O, już zaczyna, widzę, odwłokiem tworzyć takie zasklepienie tej fiolki. Także to jest momentalny proces i zaraz będzie po prostu zasklepione. Wniosek z dzisiejszej wyprawy jest taki, że kolczaków jest tu naprawdę sporo. Jeżeli ktoś by chciał szukać kolczaków, no to trzeba szukać, słuchajcie, czegoś takiego. Jest to takie bardzo typowe dla ich konstruowanie obszędu, czyli mamy od góry zasklepienie, mamy zawiniętą trawę bądź inne źdźbło, no i wejście do tego obszędu jest od dołu. I jak ściśniemy, to pająk powinien nam wyjść. No właśnie, już widzę, że wychodzi. No, wyjdziesz do nas. O właśnie, widzicie? Kolejny dorodny samiec po prostu do nas wyszedł i tego oczywiście już nie będę brał, ale też jest potężny. No, ten jest bardzo duży, nawet nie wiem, czy nie większy niż tamten. Gigant, ale jest bardzo ładny. Śliczny stwór. No, także tego osobnika zostawiamy i właśnie w takich oto okolicznościach bardzo łatwo kolczaka znaleźć. Co do biotopu, no to taki tam skraj lasu plus zbocze plus jakaś wysoka trawa i to jest generalnie biotop, w którym te kolczaki sobie żyją. Jest ich tutaj naprawdę sporo. O, kolejne gniazdo. Z tym, że to już jest trochę mniejsze, ale najpewniej też tutaj siedzi kolczak. O, i znalazłem kolejnego tygrzyka, też bardzo ładna samica. Wow, słuchajcie, a tutaj to w ogóle się zaraz będą działy jakieś zaloty. Patrzcie, tu jest samica, a tutaj jest dorosły samiec, który jest 10 razy mniejszy od samicy i no myślę, że on się tutaj czai na tę właśnie adoratorkę pasi koników, koników polnych i innych owadów. Ale to jest fantastyczny przykład tego, jaki dymorfizm płciowy występuje u pająków. Samiec jest naprawdę dużo, dużo mniejszy. Bardzo podobną analogię możemy znaleźć na przykład w rodzaju nefila czy trichonefila, gdzie tam też samice są gigantyczne, a samce są maciupeńkie. O, i mamy kolejne potencjalne gniazdo kolczaka. Sprawdźmy. Nie, to jest puste. Ale za to jest już pełne. I tutaj widzę, że siedzi samica. Widzicie? W tym, w
tym obrzędzie. Nie będę jej wyganiał, ale tutaj jest kolejna samica, z tym, że nie kolczaka zbrojnego, tak mi się coś wydaje, bo jest bardzo mała. Bo wiecie, to nie jest tak, że w Polsce mamy tylko i wyłącznie kolczaka zbrojnego, nie? Nie, 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 to tak to nie jest. Polski rodzaj Heirakanthium, czyli właśnie kolczak, obejmuje około 9 gatunków, 9, chyba idealnie 9. I nie pamiętam niestety, czy wśród tych 9 gatunków jest już wpisany gatunek, który jest do nas zawlekany bardzo często wraz z transportami m.in. granatów. Kolczaki są generalnie trudnym rodzajem do oznaczania, tak jak bardzo dużo innych rodzajów pająków i możemy je podzielić, te polskie gatunki, na takie jakby dwa kanony kolorystyczne. I mamy kolczaki, które mają ciemny pasek na odwłoku i kolczaki, które tego paska nie mają. Co więcej, jak sami widzieliście, mają dymorfizm płciowy, tak jak tygrzyki. Czyli samice wyglądają trochę inaczej niż samce i szczególnie napchane jajami samice mają taką cechę, że ten pasek nawet u gatunków, które pasek generalnie mają, on zanika. No i właśnie przez to robi się dużo problemów z oznaczaniem kolczaków i tak dalej, i tak dalej. A co do tego, że kolczaki są takie groźne, bej, fuj i nas chcą wszystkich zakatrupić, no to nie jest to prawda. Oczywiście często ludzie natykają się na kolczaki, bo one żyją też blisko siedlisk ludzkich, między innymi we Wrocławiu ma taka sytuacja miejsce. No i tyle, i trzeba się do tego przyzwyczaić, tak, że takie pająki mamy w Polsce, są to nasze rodzime gatunki, a nie tak jak niektórzy już słyszałem kilka takich wypowiedzi, że no znalazłem takiego wielkiego pająka, który okazał się kolczakiem. Czy ja mam to gdzieś zgłosić? No, a gdzie? To jest polski gatunek i zgłaszanie jego obecności, no, mija się z celem, bo on po prostu u nas występuje i to dość licznie, szczególnie w niektórych częściach kraju. Wiecie co? Znalazłem dość fajną stonkę, zresztą pozwólcie, że ją wam pokażę, może się uda. Spójrzcie na to. Jakie małe cudeńko. Ona się mieni na wszystkie możliwe kolory, od zielonego do czerwonego. No dobra, na niebieski się nie mieni, ale ogólnie... Patrz tu. To jest to śliczny chrząszcz, który tak jak biedronki zostawia taką maź. No i spójrzcie tylko, jakie to jest ładne. To jest po prostu żywy klejnocik. Dobra, i C. Ale się przyczepiła skubana. No i to by było z grubsza na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wyprawa wam się podobała. Mam też nadzieję, że pająk wam się podobał, bo jest niesamowity, jest bardzo przerażający, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. No, elo.